Dzień dobry. Ja chciałam się dzisiaj z Wami podzielić trochę swoim doświadczeniem rekrutacji do IT. W Golden Line działam od czterech lat i na początku byłam jedyną osobą, która rekrutowała do tego działu. W międzyczasie też pojawił się docplanner w Polsce, znany jako znany lekarz, gdzie zaczynałam działać jak był tylko jeden programista i zbudowaliśmy cały dział IT. I chciałabym Wam trochę o tych swoich doświadczeniach opowiedzieć, opowiedzieć trochę o tym, co działa, co nie działa. Opowiedzieć w ogóle o tym, od czego warto zacząć, mając przed sobą rekrutację do IT. Skąd w ogóle brać kandydatów? Jak warto skonstruować taką rekrutację? O co zadbać? I także chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, że employer branding to nie jest tylko dla wielkich korporacji, ale to jest też coś, co może po prostu tą rekrutację wesprzeć. Ok, i od czego zacząć? Zacząć warto od prostego pytania, kogo szukamy, bo to nie jest takie oczywiste. Programista programiście nierówny. E, możemy sobie zawsze stworzyć jakiś obraz idealnego kandydata, ale pytanie, czy ten idealny kandydat w ogóle istnieje. Warto sobie zadać pytanie, czy naprawdę potrzebujemy seniora, czy może jednak wystarczy ktoś, kto ma mniejsze doświadczenie, ale szybko się uczy. Warto zadać sobie pytanie o to, czy szukamy osoby, która y, będzie w przyszłości tym liderem, bo na przykład zaczynamy budować ten zespół zupełnie od zera i potrzebujemy kogoś, kto z czasem będzie Tworzył ten zespół, sam rekrutował do tego zespołu, a może poszukujemy po prostu dobrego eksperta, kogoś, kto po prostu lubi programować i niekoniecznie dąży do tego, żeby zostać tym liderem w przyszłości. Więc warto sobie tych kilka pytań zadać i zadać je nie tylko o twarde kompetencje, czyli jakich języków programowania ta osoba będzie używać, ale i w jakich technologiach powinna mieć doświadczenie. Ale także o miękkie cechy, miękkie predyspozycje, dlatego że każda firma, każda organizacja, każdy zespół ma swoją specyfikę i ważne jest to, żeby ta osoba też się w tą specyfikę wplotła. Ok, no i z jakich źródeł e, możemy szukać programistów? Ja wam opowiem o tym, skąd my mamy naszych programistów. Otóż w tym momencie zespół IT w Golden Line liczy 16 osób. Z czego? Sześć osób to są osoby, które przyszły z ogłoszenia, w tym trzy osoby wprost po dosyć silnej akcji employer brandingowej. Następne sześć osób to są osoby, które, do których my sami napisaliśmy poprzez wyszukiwarkę, zaprosiliśmy ich do rekrutacji i oni odpowiedzieli, że chcą z nami dalej rozmawiać. Kolejne dwie osoby to są osoby z polecenia, którym nasi programiści dali znać: Słuchajcie, szukamy do naszej ekipy, może, może chcesz dołączyć znajomi znajomych krewni królika. I dwie osoby mam od zawsze, te osoby były w naszym dziale IT, zanim ja przyszłam i jeszcze chwilę wcześniej. Okej, okay, więc mamy wspomniane ogłoszenia, jest to pierwsze źródło, z którego możemy czerpać. Tutaj natrafiamy na pewien problem, otóż programiści są grupą, do której najwięcej osób w tym momencie w rekrutacjach uderza. Oni mają przesyt ogłoszeń, najczęściej ta praca jednak do nich trafia sama, e, dlatego same ogłoszenia w tym momencie to trochę mało. Drugą rzeczą, z której warto korzystać, to jest uderzanie już bezpośrednio do programistów. Jest to możliwe między innymi właśnie przez Golden Line i tutaj bardzo ważne jest to, kto pisze taką wiadomość do, do programisty. Czy jest to rekruter, bo tych rekruterów, którzy piszą do programistów też jest sporo, czy są to na przykład koledzy z działu IT, którzy szef działu, team leader, którzy zapraszają do swojego zespołu i wtedy faktycznie mogą, po pierwsze, zweryfikować te osoby, do których wysyła jest wiadomość, spojrzeć, czy faktycznie to są osoby, które spełniają te kryteria, i zaprosić, jakby ta, to zaproszenie brzmi bardziej autentycznie. Co dalej? Dalej mamy różne fora grupy dyskusyjne, m, miejsca, w których Programiści się zbierają, rozmawiają ze sobą, i do tych miejsc też można trafić i też można stamtąd szukać osób. Gdyż, tak jak mówiłam, programiści na ten moment to najczęściej bierni kandydaci. To najczęściej osoby, które po prostu mają pracę, nie szukają jej aktywnie. To, co też jest ważne, o czym powiem w drugiej części, to employer branding, ale o tym za chwilę. Zanim zdecydujesz się na agencję. To jest zawsze coś, z czym ja się mierzyłam, sobie myślałam, ok, działam w Golden Line, trochę nie wypada nam korzystać z agencji, szkoda, może by to nam pomogło. No i tak się złożyło, że w Dokplanerze było bardzo dużo rekrutacji. Zdecydowaliśmy się jednak wesprzeć agencjami, i tutaj chciałam się z Wami podzielić swoim doświadczeniem, które akurat nie jest najlepsze, i tylko przestrzec, że warto dwa razy się zastanowić i wybrać starannie agencję. Otóż mieliśmy doświadczenie, że agencja przyciągała kandydatów tylko i wyłącznie kasą, dawała najwyższe nasze widełki. No i w tym momencie my stawaliśmy przed tym, że kandydaci, którzy i tak są drodzy na rynku, gdyż no ich wartość, którą wnoszą do biznesu, jest ogromna. Jeszcze była ta poprzeczka w górę podnoszona. Do tego to, co jest pokusą we współpracy z agencjami, praca na Success Fee, czyli współpracujemy z kilkoma agencjami. No i ci kandydaci słyszeli bardzo różne historie, do tych samych kandydatów uderzały dwie, trzy agencje. Oni już mieli chaos, nie chcieli w ogóle z nami rozmawiać. I jeszcze mam jedną historię do opowiedzenia: otóż odszedł ostatnio od nas programista. Wyciągnęła go z, naszej, z naszego zespołu, właśnie agencja, obiecując, że będzie działał w nowej technologii, obiecując, że będzie dokładnie miał to samo co u nas. Po tygodniu zostawił tamtą pracę i wrócił do nas. Te obietnice, które agencja złożyła kandydatowi, nie były zgodne z rzeczywistością. I niestety agencje czasami nie do końca są świadome tego, co czeka kandydata, ne, dlatego że nie są z wewnątrz organizacji, a z drugiej strony też nie są w stanie opowiedzieć o tym, dlaczego warto w danej firmie. Pracować w taki sposób, w jaki my możemy to sami zrobić, będąc z tego zespołu, bo wtedy wiemy dokładnie, dlaczego warto do naszego zespołu dołączyć. Ok, jak wygląda flow rekrutacji w Golden Line? Na jakie etapy to rozbijamy? Zaczynamy od rozmowy telefonicznej. To pozwala zaoszczędzić czas i kandydatowi i nam pozwala w pierwszej rozmowie sprawdzić kilka podstawowych rzeczy, które są dla nas ważne i też podać kilka dodatkowych informacji kandydatowi, który dzięki czemu on też wie na co się decyduje i wie czy to jest coś w, w co warto według niego poświęcić czas, więc od tej rozmowy też dużo zależy od tego jak ją poprowadzimy, czy faktycznie w niej nie tylko sprawdzimy te rzeczy, które my chcemy wiedzieć, ale czy też damy kandydatowi szansę Usłyszeć, dlaczego warto akurat do, naszej, do naszego zespołu dołączyć. Potem, potem przechodzimy do zadania praktycznego. I tutaj nieraz słyszymy od kandydatów że super, że jest to zadanie naprawdę praktyczne, a nie jakieś abstrakcyjne testy, które często zdarzają się badające inteligencję, nie wiadomo co tam jeszcze. A, więc też dbamy o to, żeby to zadanie było próbką i i Próbką i sprawdzeniem tych umiejętności, które faktycznie będą potem potrzebne w pracy i żeby samo w sobie też dawało frajdę, samo rozwiązanie tego zadania. Żeby to nie było coś, co jest zmusło, ok, wykonam, ale się strasznie tym zanudziłem. Spotkanie, dosyć oczywisty kolejny etap. I tutaj bardzo, bardzo dbamy o to, żeby na każdym spotkaniu był ktoś z działu IT. Żeby to nie była tylko i wyłącznie osoba z HR-u. Naturalne jest to, że ja nie mam pojęcia, na czym tak naprawdę dokładnie już ta praca polega, więc dlatego zawsze jest na spotkaniu ze mną kolega. Po pierwsze, on może opowiedzieć dokładnie o tym, jak ta praca w jego zespole wygląda, no i zadać fachowe pytania. To jest dosyć oczywiste. I to, co potem, zawsze sprawdzamy referencje. Czasami jest pokusa, fajny kandydat, bierzmy go od razu. I miałam autentycznie taką sytuację, w której. Chcieliśmy kandydata brać od razu, ale jednak stwierdziłam, dobra, sprawdzimy referencję. I okazało się, że trzy prace pod rząd zostawił z dnia na dzień. Nie wzięliśmy tej osoby. Jedna praca, rozumiem, może się zdarzyć, ale trzy, no to już jest raczej seryjny uciekinier. I dzięki temu, że sprawdziliśmy referencję, udało nam się uniknąć pewnie kolejnej ucieczki. E, więc warto referencję sprawdzać u byłych pracodawców. Niekoniecznie u obecnego, bo najczęściej jest to niemożliwe, ale u poprzednich. I to, co zawsze jest też elementem naszej rekrutacji, to feedback. Niezależnie od tego, czy zapraszamy do zespołu daną osobę, czy decydujemy się jej jednak nie zaprosić. Dajemy informację zwrotną, co poszło dobrze, co poszło nie tak. Jeżeli kogoś zatrudniamy, to też dokładnie mówimy, dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę z daną osobą. I to, jak wygląda też ten proces rekrutacyjny, jak go skonstruujemy, to też jest jakaś informacja, która idzie w świat. Czy warto z tymi ludźmi rozmawiać, czy oni poważnie mnie traktują, czy, czy nie. I kandydaci między sobą przekazują takie informacje. Więc warto o ten proces zadbać i pamiętać o jednym: rekrutacja to dialog dwie strony. To nie jest tak, że tylko my mamy delikwenta i mamy go teraz przepytać od A do Z, sprawdzić to, na czym nam zależy. To też moment, w którym my możemy pokazać, dlaczego warto do nas dołączyć. I ważnym elementem rekrutacji jest właśnie to, że damy szansę poznać siebie, poznać to, jak się u nas pracuje, dlaczego lubimy do tego miejsca przychodzić, lubimy w tym zespole działać. To jest szalenie ważne, bo nawet jeżeli tej osoby nie zatrudnimy, to ta wiadomość idzie w świat. Ludzie się dzielą takimi doświadczeniami. I często było tak, że ktoś przychodził, a mój kolega był u was, mówi, że fajna rekrutacja. Więc stwierdziłem, dam sobie szansę. Więc zdarzają się takie sytuacje i warto, warto o to zadbać. Co więcej, jeżeli nawet tej osoby nie zatrudniamy, to warto nie zamykać sobie drogi. Mamy sytuację, w której dwa lata temu nie zatrudniliśmy danej osoby, a w tym roku zdecydowaliśmy się zatrudnić. Przez te dwa lata wiele się w życiu tej, zawodowym tej osoby wydarzyło i warto było wrócić do tej rozmowy. I dzięki temu, że wtedy sobie nie zamknęliśmy drogi, że te wspomnienia z tej rekrutacji były pozytywne, Rozmowy kontynuowaliśmy dalej. Co więcej, ta osoba czekała tak naprawdę na to, że dostanie drugą szansę. Employer branding. Tak jak wspomniałam, to nie jest tylko gorący temat dla korporacji. To nie jest temat, który musi kosztować nie wiadomo jak duże pieniądze. Polega on po prostu na tym, żeby pokazać to, co u nas jest naprawdę dobre na zewnątrz. My, tak, my wiemy, dlaczego warto. W naszym zespole działać. Co takiego ciekawego robimy, ale to nie jest takie oczywiste na zewnątrz, dlatego warto się zastanowić, co i jak możemy pokazać. Yy, my w Golden Line de facto, działając trochę w świecie pracy, yy, ten employer branding był dosyć dla nas naturalny od zawsze, ale w którymś momencie stanęliśmy na początku zeszłego roku przed wyzwaniem, że musieliśmy zrekrutować. Więcej programistów niż zazwyczaj. <gry> e, I okazało się, że dotychczasowe metody same w sobie nie wystarczają. I zadaliśmy sobie pytanie: OK, co u nas jest fajne i jak możemy to pokazać? I między innymi zadbaliśmy o zakładkę Kariera, zadbaliśmy o, um, nagraliśmy film, który pokazuje, jak się u nas pracuje. E, zadbaliśmy o to, żeby się też więcej pojawiać na konferencjach. I okazało się, że dzięki temu wspomnianych Trzech programistów z sześciu, którzy zaaplikowali, to były osoby, które bezpośrednio zaaplikowały po tych właśnie akcjach. Mieliśmy dużo więcej aplikacji. Co więcej, ponad 70% wszystkich kandydatów, którzy się zgłaszają do Golden Line jako jeden z powodów, dla których w ogóle z nami rozmawiają, podają jedną z akcji employer brandingowych, które podejmujemy. W tym momencie mamy rynek kandydata. Kandydaci wybierają ofertę. Sprawdzają, co się dzieje, co o danej firmie można przeczytać w internecie, szukają informacji. Więc, jeżeli my nie zadbamy o tą komunikację z naszej strony, to oni nie dostają tych informacji, na których nam zależy. My od jakiegoś czasu dużo bardziej dbamy niż wcześniej, i to przynosi takie efekty, że dużo kandydatów, którzy z nami rozmawiają, bo ponad 70% zgłasza, że. Dlatego zaplikowałem, bo właśnie i tutaj mamy konkretne statystyki, które kanały tych działań employer brandingowych działają najbardziej. I to, co działa najbardziej, to właśnie zakładka Kariera i film. Film znajduje się na zakładce Kariera, znajduje się też na naszych ogłoszeniach, jest bezpośrednie też przejście na to. I tam osoby mogą zobaczyć, zajrzeć trochę do środka, zobaczyć, jak to wygląda u nas. Mogą też poczytać, trochę o tym, jak się u nas pracuje. Drugą rzeczą, jedna trzecia osób to są osoby, które wskazują profil pracodawcy. I to nie sam profil, tylko tak naprawdę opinie, które się znajdują na tym profilu pracodawcy na Golden Line. Tam mamy ponad 20 opinii osób, które są obecnymi pracownikami, byłymi pracownikami, którzy dzielą się tym, co u nas im się podoba, podobało, a czego im zabrakło. I to nie jest tak, że mamy tam same laurki. Mamy też rzeczy, które, których też zresztą dzięki tym opiniom między innymi jesteśmy świadomi, nad którymi może, nad którymi pracujemy, nad którymi warto, z którymi warto coś zmienić. Ale to też dużo osób się w trakcie już też potem rekrutacji odnosi do konkretnych punktów, które przeczytali. Co potem? Potem mamy konferencje. I tutaj konferencje, szczególnie w dziale IT, mają ogromne znaczenie. Bo chłopaki od nas pojawiają się na konferencjach branżowych, gdzie nie tylko biorą w nich udział, ale także są prelegentami, dzielą się tym swoim doświadczeniem, tymi technologiami, których, których używają. I dużo osób, jak, po, jak konferencja się kończy, to sporo kandydatów na świeżo. Po tym, co usłyszeli, po tym, jak poznali naszą ekipę, do nas aplikuje i mówią: Chcemy do was dołączyć, bo widzimy, że warto, bo widzimy, że będzie od kogo się uczyć i, i z kim razem e, podbijać świat. E, kolejna rzecz, którą robimy, to są kulisy. Jakiś czas temu postanowiliśmy trochę więcej pisać o nas na zewnątrz, e, i tak stworzyliśmy miejsce, gdzie mówimy o członkach naszego zespołu. Ok. Krótkie kroki, jak zrobić, jak zadbać o employer branding. Po pierwsze, wypisać to, co jest wartościowe, to, co jest super w naszym zespole. Po drugie, zdefiniować, do kogo chcemy dotrzeć. Następnie, co jest ważne dla tych osób, do których chcemy dotrzeć. I kolejne pytanie: patrzmy. Punkt pierwszy. Co z tych rzeczy, które są ważne dla tych osób, które są, których szukamy, my już mamy. A czego warto Poszukać i zastanowić się, jak możemy to mieć i czy chcemy to mieć, bo to też jest ważne pytanie do nas. Kolejna rzecz, wybrać sposób i kanał komunikacji. To nie muszą być jakieś drogie, nie wiadomo jak kampanie. Czasami wystarczy w mądry sposób prowadzić Facebooka, pojawić się na kilku konferencjach z mądrymi, ciekawymi treściami. I kolejna rzecz, to być wytrwałym, bo taką komunikację też buduje się przez jakiś czas. I już krótko, to gdzie się my pojawiamy, żeby spotykać programistów, to między innymi właśnie konferencje. Pojawiamy się, akurat my szukamy programistów PHP w dużej mierze na PHPersach. Pojawiamy się, zorganizowaliśmy też sami warsztaty, na które zaprosiliśmy różnych programistów. Co jeszcze można w tym temacie programistów powiedzieć? Kasa. Z naszego doświadczenia nie warto iść tą stroną. Nie przekupimy kandydata. Nie, wy, nie, jakby nie wygramy z wielkimi korporacjami. Oni mają ogromne budżety i zawsze są w stanie zaproponować więcej. Warto zainwestować w inne rzeczy, które są ważne dla kandydatów i nie brać udziału w tym wyścigu, który z punktu widzenia mniejszych organizacji, w których każdy budżet, każda złotówka jest ważna, to jest jakby droga donikąd. No i właśnie, trudno pozyskać to, co zrobić, żeby zostali. No, po pierwsze, spełnić obietnicę. Myślę, że to dosyć oczywiste. Jeżeli coś obiecaliśmy w trakcie rekrutacji, warto, żeby to się faktycznie wydarzyło. A drugie, to, co jest zawsze możliwe w mniejszych firmach, to to, żeby ktoś miał szansę faktycznie sam szukać nowych rozwiązań i dzięki temu samemu się rozwijać, mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym, w naszym zespole, w tym na to, co robimy. I dzięki temu też mieć poczucie, że uczestniczy się w czymś większym niż on sam. I to bardzo mocno działa. I podsumowując, rekrutacja do IT to taka trochę robota snajperska. Tych kandydatów na rynku jest niewielu, dlatego warto zadbać o każdego z nich. Warto zadbać o każdą rozmowę o to, jaki komunikat wysyłamy w świat, o to, żeby kandydaci zostawali z dobrym wrażeniem i szli z tym wrażeniem w świat. I nie szukać idealnego kandydata, ale realnie patrzeć na to, kogo potrzebujemy. Bo czasami warto zainwestować w kogoś z mniejszym doświadczeniem i to się naprawdę. Zwraca. I tyle z mojej strony. Może macie jakieś pytania? To jest moje doświadczenie, moich czterech lat pracy w Golden Line.